Pani marszałek, Wysoka Izbo, proszę mi przypomnieć, droga opozycjo, czy to przypadkiem nie wy byliście tymi, którzy chcieli likwidować polskie górnictwo? Czy to przypadkiem nie za waszych rządów doszło do prezesi spółek węglowych położyli te kopalnie, o czym mówiła wasza wicepremier Bieńkowska, Sowa i przyjaciele? Czy to przypadkiem nie wy od wielu lat atakujecie nas właśnie za to, że zbyt wolno? Tak, 7 lat, droga opozycjo. Wy nas atakujecie przez 7 lat, że rzekomo zbyt wolno odchodzimy od węgla. Przecież to wy cały czas mówiliście, że powinniśmy od węgla odchodzić natychmiast, że trzeba zamykać kopalnie jak najszybciej, że trzeba tylko i wyłącznie odnawialnych źródeł energii, że kiedy Komisja Europejska chciała zamknąć tam elektrownię w Turowie i kopalnię węgla w Turowie, to wtedy wasi politycy, pan Trzaskowski, inni mówili, że trzeba to natychmiast wykonać. To jest wasze prawdziwe oblicze, a nie dzisiaj fałszywa maska obrońców węgla. I dzisiaj, ale ja przyjmuję to za dobrą monetę, to, że się nawróciliście, że dzisiaj jesteście prowęglowi, że dzisiaj dostrzegacie, że węgiel jest potrzebny. To jest dobry znak. To jest dobry znak. Mam nadzieję, że będziecie nas mocno wspierać we wszystkich działaniach, które już uruchomiliśmy, żeby inwestować w górnictwo, żeby otwierać nowe ściany, nowe szyby, budować nowe kopalnie, że pojedziecie z nami do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej i nam w tym pomożecie, przekonać tam w Brukseli, że to jest dzisiaj jedyna droga dla Polski i dla Europy. Bardzo dobrze. Wspierajcie nas. Potrzebujemy waszego wsparcia. Mam nadzieję, że jesteście szczerzy w tym prowęglowym nawróceniu, a nie tak jak zwykle. Wykorzystujecie tę sprawę tylko do tego, żeby mamić Polaków i tylko i wyłącznie dlatego, żeby dzisiaj zbijać kapitał polityczny na problemach, które mamy, które wy spowodowaliście. Spowodowała polityka klimatyczna Unii Europejskiej i spowodował w tej chwili Putin. Dzisiaj, nie pomagając nam, tylko atakując nas, niestety podpisujecie się pod tymi, którzy ten kryzys nas puścili. Dziękuję, panie premierze.